Ten numer takim specjalnym czytnikiem. Przylepiamy nad lewą piersią. Na chwilę już bieg długi, 1 kilometr. Czwarta edycja finału dolnośląskich mistrzostw przełajowych oraz mistrzostw Oleśnicy. No niestety w tym roku pogoda nam nie dopisała, ale młodzież dopisała. Cieszymy się, że pomimo tak trudnych warunków atmosferycznych impreza biegała. Cieszymy się z naszych sukcesów, naszego klubu Oleśniczanka, naszych sportowców z miasta i powiatu Oleśnicy. Dla nas jest to jakiś tam sprawdzian organizacyjny oraz dla niektórych trenerów szkoleniowy, jak młodzież jest przygotowana do sezonu. Nie wiemy jeszcze dokładnie ilu. Zgłoszonych oficjalnych było 1880 ludzi. Czy przyjechali wszyscy? Okaże się to komunikat końcowy, który będzie opublikowany za jakieś 2 dni. Będziemy wiedzieć, jaka to liczna grupa wystartowała młodzieży. Niemniej jednak na początku było to 1880 zgłoszonych. Tego, co wiemy, oficjalnie na stronie internetowej było podane. No cieszymy się, że jakoś to wypadło. Dzięki sponsorom. Tutaj chciałbym ukłony dla pana burmistrza, dla pana starosty, dla pana Borowika Antoniego, którzy przyczynili się, i naszej grupy tutaj ratowników, którzy również nam wspomogli tutaj tą imprezę, oraz naszych policjantów, którzy tutaj wszystkie autobusy zakwaterowali.